Witam, witam, z tej strony Eliasz.pl95 z Polski, a dzisiaj omówimy najbardziej ubóstwianą postać, jaką jest Sakura. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka oraz dziękuję ślicznie wspierającym za datki złożone w mojej ofierze. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym jedno zaznaczyć. Nie lubię tej postaci. Na pewno nieraz już to słyszeliście i nieraz to usłyszycie. Jednak postaram się spojrzeć na nią jak najbardziej obiektywnie. Jeśli mi się to nie uda, to trudno. Ten filmik nie ma na celu obrażenia tej postaci. Taki filmik już dawno temu powstał, a raczej chcę przedstawić jej historię itp. Lecimy. Tak więc na samym początku, zanim jeszcze anime się zaczęło, Sakura była małym dzieciakiem, z której się naśmiewano z powodu wielkiego czoła. Miała na jego punkcie kompleksy, jednak Ino pomogła jej je zwalczać. Wtedy zostały przyjaciółkami, jednak po jakimś czasie Sakura zakochała się w Sasuke i gdy powiedziała o tym Ino, to ich przyjaźń została zakończona właśnie z tego powodu, że Ino również go kochała. Przynajmniej tak twierdziły. To w zasadzie tyle, co wiemy o niej sprzed początku pierwszego Naruto. Bardzo szybko w anime poznajemy też drugą twarz Sakury, jaką jest tak zwana wewnętrzna Sakura, która objawia się często agresją, gniewem, gdy Sakura przywdziewa maskę jako spokojnej i opanowanej. Osobiście odbieram to dwojako. Z jednej strony jest to dość nieszczere w stosunku do osób, z którymi rozmawia, a z drugiej strony kto z nas nigdy nie zachowywał się normalnie, a jednocześnie myślał zupełnie coś innego. Odnoszę też wrażenie, że wewnętrzna Sakura nie objawia się w przypadku Naruto, lecz Sakura po prostu go bije. Później i tak jej druga strona zanika, a gdy Sakura już się rozprawi z samą sobą w kwestii swoich uczuć. Już od początku też dostajemy dawkę nienawiści do Sakury, bo już w trzecim odcinku pokazuje pogardę do Naruto, chociażby takimi zachowaniami jak to, że gdy ona chce zaprosić Sasuke na wspólny posiłek, ponieważ zostali przydzieleni do jednej drużyny, to wszystko jest okej, ale gdy to Naruto zaprosił ją, używając dokładnie tych samych słów, to go zbeształa. Dodatkowo wręcz wyśmiała to, że Naruto nie ma rodziców i jest żałosny. Bardzo mocne słowa. Jeśli chodzi o jej dalszy rozwój, to w kraju fal, w którym ochraniali Tazunę, mieli chwilę na trening. Kakashi wtedy pokazał im, że można chodzić po drzewach, skupiając czakrę w stopach. Udało jej się to za pierwszym razem, w przeciwieństwie do Naruto i Sasuke, którzy mieli z tym problemy. Wykazała się nawet swego rodzaju opanowaniem podczas walki z Zabuzą. Gdy słyszała krzyk Sasuke, który mógł zginąć, chciała do niego pobiec, ale skupiła się na tym, by ochraniać Tazunę. W rzeczywistości wyglądało to mniej więcej tak, że nie zrobiła nic prócz stania przed celem, który miała chronić. Nie wmawiajcie sobie, że jest inaczej. Egzamin na Chunina. Jeśli chodzi o pisemną część, nie miała tutaj żadnego problemu. Była po prostu inteligentna, miała dużą wiedzę teoretyczną, więc udało jej się go zdać bez ściągania. Jeśli chodzi o drugą część egzaminu, Sakura ponownie na niewiele się zdała. Opiekowała się tylko rannymi Naruto i Sasuke. Później bronił ją Rock Lee, który też niestety poległ. Gdy Kintsuchi ją złapała za włosy, to ta sobie je odcięła. Miał być to prawdopodobnie jakiś symbol nowej zmiany, jednak jedyne co się zmieniło, to długość jej włosów. Nie wspominając już, że skoro była w stanie odciąć sobie włosy, to równie dobrze mogła zranić Kin. Wtedy też obiecała sobie, że będzie silniejsza, aby nikt nie musiał za nią walczyć. To jest drugi powód, dlaczego zaczynamy nie lubić Sakury, choć jeszcze o tym nie wiemy. Ja osobiście jeszcze do tego momentu nawet ją lubiłem. Wydawała mi się zabawna, ale prób obiecanek, że będzie lepsza, było znacznie więcej. Więc gdy te sceny się rewatchuje, to bardziej przypomina to żart niż obietnicę. Kolejna część egzaminu była już dla niej tą częścią ostatnią. Walczyła ona ze swoją odwieczną rywalką, Ino, która też odcięła sobie włosy, z tym, że jej przynajmniej coś to dało, bo chodziło o to, by przesłać przez nią czakrę i użyć na Sakurze Shinten Jinnojutsu. Różowo-włosa niewiasta już w tym momencie przegrałaby, gdyby nie jej wewnętrzna część, która pozwoliła jej się wydostać z tej techniki i tym samym wykopała Ino ze swojego ciała. Później, gdy skończyła im się czakra, przeszły do walki wręcz i zadały sobie wspólnie ostateczny cios, który spowodował remis. Była to jedna z gorszych walk w Naruto, bez pomysłu ani większego przesłania. Jeśli już jakieś miał być, to było zbyt płytkie i bez pokrycia. Gdy przyszła następna część egzaminu, Sakura siedziała tylko na trybunach.
Obserwując swoich znajomych, stwierdziła, że są oni bardzo silni, a ona nic nie zrobiła. To, co mówiłem przedtem. Póki co to tylko puste obietnice. W każdym razie, gdy już przychodzi walka jej ukochanego, a później jej ciąg dalszy już poza areną, Sakura chciała bronić Sasuke kosztem swojego życia. No cóż, nie ostatni raz zachowa się w ten sposób. Zawsze porywała się z motyką na słońce. Poskutkowało to jedynie tym, że została przybita do drzewa piaskiem Gary i ponownie była bezbronna i na nic się nie przydała. Minęło sporo czasu, a Sakura jaka była, taka została. Kolejny kamień milowy to odejście Sasuke z wioski. Wtedy też wyznała mu miłość i to, że zrobi dla niego wszystko, nawet pomoże mu zdobyć moc. A ten odpowiedział jej, że jest denerwująca. Piękna sprawa. Tak czy siak, następnego dnia Sakura zgłosiła ucieczkę Sasuke z wioski, co spowodowało utworzenie drużyny ścigającej Sasuke. Drużyna ta już miała wyruszać na powierzoną im misję, ale w ostatniej chwili Sakura przyszła z płaczem do Naruto i błagała go, aby ten sprowadził Sasuke do wioski, po czym blondasek obiecuje, że to zrobi. Po części on sam się w to wciągnął, ale jak się okazało, przez to Naruto musiał przez kilka lat nieść na barkach tą obietnicę, która go niszczyła przez bezradność. W Shippudenie świetnie podsumował to Sai. Był to pierwszy większy płacz Sakury w celu poużywania się nad sobą. Jakiś czas później, gdy już się okazało, że misja się nie powiodła, a Sasuke uciekł, Sakura postanowiła stać się bardziej użyteczna i zaczęła trening u Tsunade. I tutaj trzeba przyznać, że była to dobra decyzja i w końcu coś ze sobą zaczęła robić. Szkoda tylko, że tak późno. Tutaj też się kończy pierwsze Naruto i nie ma o czym więcej rozmawiać. Tak więc przychodzi Shippuden i Kakashi postanawia ponownie przeprowadzić test z dzwoneczkami. Tym razem jednak przeciwko dwójce, a nie trójce. Sakura pokazuje tutaj swój progres nadludzkiej siły, bardzo podobnej do tej Tsunade. Niedługo później drużyna siódma dowiedziała się o porwaniu Gary przez Akatsuki. Bezzwłocznie ruszyli więc na pomoc, a gdy dotarli na miejsce, Sakura użyła swoich medycznych zdolności do uratowania Kankuro, który został zatruty przez Sasoriego. Następnie ponownie ruszyli w pogoń za członkami Akatsuki. Drużyna musiała się rozdzielić. Kakashi i Naruto ruszyli za Deidarą, a Chiyo i Sakura za Sasorim. To była pierwsza poważna walka Sakury. Sasori i jego babcia byli mistrzami marionetek, z tego powodu babcia Chiyo używała Sakury jako marionetki. Ta walka ogólnie ma wiele faz. Na początku udało im się rozbić zbroję Sasoriego, następnie lalkę trzeciego Kazekage, a jeszcze później Sasori walczy przy pomocy 100 marionetek naraz przeciwko 10 kukiełkom Chiyo. Koniec końców udało im się pokonać Sasoriego, który w zasadzie odsłonił się na sam koniec. Mimo że Sakura już wtedy miała potężne pierdy i jakieś medyczne umiejętności, nie powinna być w stanie nawet z Chiyo pokonać Sasoriego. Ta walka była nieporozumieniem i niestety weszła tutaj magia fabuły. To ogólnie ponownie sytuacja, gdzie Sakura rzuciła się na dużo silniejszego przeciwnika. Przez długi okres czasu później Sakura nie ma jakichś ważniejszych wątków, a raczej wszystko sprowadzało się do leczenia, w którym była bardzo dobra, to trzeba jej przyznać. Ważną kwestią w jej życiu oraz wszystkich jej przeciwników za teleodbiornikami był moment, w którym Sai przyszedł do niej i wspomniał jej o tym, że jest samolubna i że to przez nią Naruto niesie na swoich barkach ogromny ciężar obietnicy, która jest jednocześnie klątwą. Idealnie trafił w sedno, a ona oczywiście się poryczała. Sai to swego rodzaju hejter, z tym, że powiedział samą prawdę. Niewiele później dostajemy naprawdę mocną scenę, która wryła mi się w pamięć, którą wspominam bardzo źle, a jednocześnie uwielbiam ją przytaczać w argumentach przeciwko tej różowo-włosej niewiaście. Mowa oczywiście o fałszywym wyznaniu miłości Naruto, tylko po to, by wcześniej wspomnianą klątwę z niego zdjąć. No cóż, gratulacje Sakurwa, nikt po tobie się niczego nie spodziewał, a i tak zawiodłaś. Gdy Naruto przewidział jej niecne plany, to ta odeszła razem ze swoją ekipą w celu odnalezienia Sasuke. Gdy Kibie udało się już go namierzyć, to ta uśpiła całą drużynę, żeby pójść do Sasuke sama. Ponownie, gratuluję. Tyle złych decyzji w przeciągu kilku chwil, a to jeszcze nie koniec. Jak się okazało, Sakura chciała odszukać Sasuke, żeby go zabić. Okej, wiem jak to brzmi, ale na serio. Ja nawet nie muszę się starać, żeby ją wyśmiać, tak jakby opisując jej historię kawały same się piszą.
Jak można było się spodziewać, Sakura nie miała żadnych szans z Sasuke i ten prawie ją zabił, gdyby nie Naruto. Wielka szkoda. To już chyba trzeci raz z kolei atak na osobę kilkukrotnie silniejszą. Podczas czwartej wielkiej wojny Shinobi Sakura przydzielona została do dywizji walczącej w zwarciu oraz na krótki dystans. Leczono też rannych Shinobi, między innymi dzięki niej również przeżył Naruto, po tym jak Madara wyciągnął z niego Kuramę. Była w stanie dzięki swojej wiedzy i upartości podtrzymać go przy życiu i to jedna z niewielu rzeczy, jaka jej się udała. Ogólnie na wojnie miała swoje momenty i spoko, jednak najbardziej oczywiście zapadły mi w pamięć takie momenty jak ten, w którym Solo zaatakowała Madarę. Kolejny taki przypadek. Albo chociażby to, jak uznała się za równą Naruto i Sasuke, gdy tymczasem i jeden i drugi mogli ją znieść z powierzchni ziemi jedną techniką. Później, gdy już Madara został przemieniony w Kaguya, a ta teleportowała się pomiędzy wymiarami, Sakura grała kluczową rolę. Dzięki swojej kontroli czakry była w stanie pomóc Obito w otwieraniu kolejnych portali do innych wymiarów w celu znalezienia Sasuke. Nie bagatelizuję siły Sakury czy jej umiejętności w późniejszych czasach. Broń mnie przed tym, panie Tenchi najpotężniejszy. Rozwój tej postaci z kompletnej słabeuszki do potężnej kunoichi jak najbardziej został pokazany. Niestety dość płytko i jakoś tak za szybko. Znikąd mam wrażenie. To jeszcze można pominąć, bo nie siła jest najważniejsza. Taką Hinatę po prostu uwielbiam, a nie jest jakoś bardzo potężna. Niestety zachowanie owej różowo-włosej kobitki nie jest zbyt przyjemne. Traktowała przez większość czasu Naruto jako worek treningowy oraz człowieka, który jest po prostu śmieciem. Jednocześnie wiedziała, że ten się w niej podkochuje. Bardzo często, szczególnie w pierwszym Naruto, płakała i użalała się nad sobą, po czym kompletnie nic nie zmieniała i chyba liczyła na jakiś magiczny efekt. Najgorsze, że uważała siebie często za niesamowitą, gdy jednocześnie była jedną z gorszych postaci, kryjąc się za maską miłej dziewczyny. Moim zdaniem została zepsuta jako postać z tego względu, że umarła w cieniu swoich towarzyszy z grupy, a jej słowa o samej sobie tak naprawdę nic nie znaczyły. Jest tylko supportem. Faktem jest, że nieraz pomogła, ale niestety w moich oczach nadal tego było za mało, żeby odkupić wszystkie winy, jakie wyrządziła. To by było na tyle w tym filmiku. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!